Hejo. Cześć. Dzisiaj mówimy o powołaniu. Tak. Słuchajcie. Odkrycie przed sekundy. Przed sekundy. Świeżutkie. Jak bułeczki wyjęte z piekarnika. Z piekarni. Może się z naszego piekarnika. Tak, nie. Słuchajcie. Tydzień temu mówiłyśmy o marzeniach i to jest super okazja do tego, żeby przejść płynnie do tego powołania, bo takie zrobimy piękne to zdanie. Pięknie jak w śniadaniówce, gdzie tak smoothie przechodzą pomiędzy tematem a tematem. Powołanie to inaczej marzenie Boga dotyczące danego człowieka. Piękne to jest. Przepiękne to jest. Przepiękne. Ja myślę, że to jest tak super pomyśleć sobie o swoim powołaniu jako o czymś, o czym zamarzył Bóg. Tak sobie myślę, że my mamy, ale to On ma przede wszystkim marzenia dla nas. Wow. I nawet jak się wydaje komuś z was, że to niemożliwe, że Pan Bóg mnie nie chce do niczego wykorzystać, albo nie widzę tego swojego powołania i nie wiem, co Pan Bóg ode mnie chce, no to bądź pewien, że naprawdę Pan Bóg ma wielkie marzenia w stosunku do Amen. Ciebie. I naprawdę bardzo się cieszę Tobą. Amen. Serio. Trzeba w ogóle w to wierzyć, ile razy po prostu Jezus powtarzał, że po prostu wiara człowieka uzdrowiła, wiara człowieka zachwyciła go, więc tym bardziej właśnie wiara w to, że on ma takie wielkie rzeczy, wielkie marzenia względem nas i wielkie powołanie dla każdego z nas przeróżne. A jakie? Powiedz... Coś powiedzieć. Powiedzieć. To był szyszyk, że się nagrało. Chciałam zapytać. Najczęściej kojarzymy powołanie jako coś, co dotyczy naszego życia zawodowego, naszego życia prywatnego. Coraz częściej się gdzieś o tym mówi, że powołanie też dotyczy naszego życia w służbie, dla kościoła. Może o tym nie zawsze mówiło, ale może dla mnie to jest jakieś takie odkrycie. Powiedziane powołanie, że tak myśleliśmy o powołania kapłańskie, nie? To chyba to było takie najczęściej odnośnie powołania. Tak, kapłańskie. A w ogóle dla mnie to większość mojego życia to było tak, że ja muszę odkryć swoje powołanie, a mianowicie czy moim powołaniem jest rodzina, czy moim powołaniem jest życie zakonne. I to jest koniec. I ja przynajmniej mam takie wrażenie, jak patrzę na swoje życie, że to jest coś, co cały czas odkrywam, bo uważam, że Pan Bóg na przykład powołuje nas do czegoś długofalowo albo nawet na całe życie, ale też daje nam takie powołania na dany sezon. Mm-hmm. Co ty myślisz? Tak, zgadzam się. Zgadzam się, bo widzę, że jak ja mam na każdy sezon jakieś takie konkretne powołania, że są takie jakby takie zadania, nie? I że to, że Bóg powołał nas, nie wiem, do bycia przez pewien czas w jakimś konkretnym miejscu, z konkretnymi osobami, nie oznacza, że tak ma być na całe życie, nie? Tak, jeśli to nie jest twój mąż. Ale twoja żona. Ale powiedz, bo myślę, że wszyscy są super ciekawi, jak na przykład ty rozeznałaś swoje powołanie do tego, że chcesz zostać lekarką. Nie było żadnej wielkiej, romantycznej historii, że stałam się lekarzem. Ale wiedziałaś, co chcesz robić w życiu? Nie, właśnie to było najgorsze, że całe jakieś liceum, całe gimnazjum, ja bardziej sobie myślałam, że no to nie pamiętasz takiego momentu, że po prostu to był taki czas szkolny, gdzie po prostu człowiek nagle był zmuszony do tego, żeby odnaleźć powołanie na całe swoje życie. To znaczy, nie? Ja myślę, że my tak myśleliśmy wtedy, że ten wybór, który dokonam teraz, co mam robić po szkole, to już jest wybór na całe życie, to jest nieodwołalne. Tak. Jak się teraz pomylę, to albo trafię, albo nie trafię i będę nieszczęśliwy. I ja lubię sobie myśleć o tym, że mamy właśnie to, co powiedziałaś, że nasze powołanie nie mówi o tym, że to będzie przez całe życie. No chyba, że ktoś też tak czuje albo ktoś jest w małżeństwie. No to jest takie uwalniające, bo ja nie lubię być taka, że lubię czuć trochę tej takiej wolności. Mam wrażenie, że my w tych czasach też nudzimy się szybciej, nie? To była taka sytuacja, którą pamiętam. Wracałam, szłam do szkoły z koleżanką autobusem. Z autobusu wysiadłyśmy, szłyśmy do szkoły i się zastanawiałyśmy, co my chcemy robić. I pamiętam, że ona mi jakoś tak zasugerowała, a może nie chciałabyś być lekarzem, więc jakby nasze powołanie nie muszą być takie jakieś wielkie, wielkie takie rzeczy nagle, które się dzieją. No teraz masz tyle różnych możliwości i w ogóle tak, jest tyle różnych więcej zawodów w ogóle, o których się, nie wiem, nie tak zna, nie słyszała. A wtedy było mniej. Moja siostra też jest lekarzem, więc jakby co, to u mnie też ma kto leczyć. Pozdrawiamy ochrony zdrowia. Amen. Tak. No i powiedz, jak stwierdziłaś, że idziesz na medycynę, to byłaś pewna, że to jest właśnie to, czy trochę się bałaś? Jak już byłam, to wiedziałam. Tak, no wtedy jak już tak... Czyli wiedziałaś dopiero, byłam jak jakiś już taki zrobiłaś upór ten krok. Tak. No bo teraz nie masz wątpliwości, że to jest swoje powołanie. No
jak jestem w tym miejscu, to jakoś nie mam właśnie wątpliwości, że mam coś takiego, że nie mam, że wiem, że to był jeden, jedyny plan, bo wierzę w to, że Bóg jest takim Bogiem, który patrzy na nasze pragnienia, marzenia i jakby on mówi, że okej, jeżeli tu chcesz iść, to tu, to nie mam tylko dla ciebie takiej jednej konkretnej ścieżki, ale patrząc na to z perspektywy czasu, to widzę, że właśnie te wszystkie pragnienia w sercu, które miałam, żeby po prostu służyć ludziom, żeby robić jakieś takie dobro, no to to jest miejsce, w którym najbardziej mogę się realizować w tym. I to widzę właśnie z perspektywy czasu. Ale ja myślę, że to są trzy takie rzeczy bardzo fajne, które można z tego wyciągnąć. Jedna to taka, że bardzo często, dopóki nie zrobimy tego kroku, nie podejmiemy tej decyzji, to nie dowiemy się, czy to jest nasze powołanie, bo bardzo często nam się wydaje, że muszę teraz wiedzieć, że to już jest to, bo boimy się właśnie zaryzykować, a czasami to ryzyko jest potrzebne, żeby się dowiedzieć. I druga fajna rzecz, to co powiedziałaś później, że czasami wydaje nam się, że jak nie rozeznamy tego swojego powołania, to że po prostu wiesz, Pan Bóg nam coś zaplanował i po prostu musimy się w to strzelić i musimy się dowiedzieć koniecznie, co to jest. I fajną powiedziałaś rzecz, że tak naprawdę Pan Bóg pozostawia też nam wybór i bardzo często z Jego perspektywy tak myślę, że to wygląda tak, że po prostu On chce błogosławić naszym decyzją, nie? Amen. A trzecia rzecz, uważam, że to na przykład, w którym jesteś miejscu teraz i to, co robisz w służbie w swoim kościele, to tak naprawdę zobacz, że to odpowiada na te wszystkie pragnienia, które miałeś w sercu, a propos ludzi. Tak. Jakby to nie jest tak, że od razu jak wchodzimy w miejsce powołania, to nagle po prostu wszystkie drzwi są otwarte na oścież, że ja miałam wiele, ja nie wiem, ty chyba też jesteś taką osobą, jak kiedyś mówiłaś, że jakby do wielu rzeczy, na wiele rzeczy też trzeba było zapracować, nie? Że ja naprawdę nie miałam, mało rzeczy jest takich, których po prostu tako się pojawiły, że na większość rzeczy musiałam w jakiś poczekać, zapracować, coś zrobić, nie? Też fajne zdanie kiedyś w kazaniu jakimś usłyszałam, że czasami się modlimy, żeby Bóg albo otwierał drzwi, albo zamykał, nie? Ale usłyszałam taką trzecią opcję, że czasami Bóg zamyka drzwi po to, bo chce, żebyśmy pukali się, dobijali. Że tak naprawdę jak Pan Bóg składa nam jakieś pragnienia w sercu, jak daje nam właśnie jakieś talenty, cechy osobowości, które potem wykorzystuje w naszym powołaniu, to nie jest tak, że to, co w nas złożył, to jest tylko jeden kierunek, jedna ścieżka, tylko zobacz, że tak naprawdę to, co w sobie masz, jako ty, jako Sonia, możesz wykorzystać na wielu bardzo różnych dziedzinach, nie? Że jest w tobie zbiór różnych zasobów, umiejętności, charakteru, różnych cech, twojego doświadczenia życiowego i potem Pan Bóg może wykorzystać to w medycynie, może wykorzystać to w kościele, może wykorzystać to w rodzinie. To jest też takie bardzo fajne. Tak. Ja czasami nam się wydaje, że mamy jedną drogę i koniec i możemy to połączyć z różnymi innymi rzeczami, a to jest tak o wiele bardziej szersze, nie? Jak sobie o tym myślę, że moim powołaniem konkretnie nie było być lekarzem, tylko ja czuję, że moim powołaniem jest takie duszpasterskie serce. Bo myślimy sobie o tym, że duszpasterz to jest może, nie wiem, tylko kapłan, ale chodzi o to, że bardziej, że taki duszpasterz, czyli taki ktoś, kto jest wśród ludzi, jest dla ludzi, troszczy się o ludzi. To jest super to, co mówisz, bo uświadomiło mi to, że po prostu często powołanie to jest coś o wiele głębszego i większego, niż przypisujemy to na przykład do naszego zawodu, nie? Bo mówimy, okej, moim powołaniem jest bycie lekarzem, ale to jest tak naprawdę ograniczające się do jednej ścieżki zawodowej. Tak. A co, potem nagle przestaniesz być lekarzem? I nagle tracisz tożsamość? No i tracisz tożsamość i nagle, nie wiem, to już twoje powołanie nie ma sensu. A to, o czym mówisz, o sercu duszpasterza, to pokazuje, jakie to jest w ogóle głębokie, szerokie, i ma wiele różnych warstw. Wow. I to jest coś, co będzie zawsze z tobą. Jak ty rozpoznawałaś swoje powołanie, jak szukałaś? Wiesz co, ja patrzyłam może bardzo podobnie jak ty, trochę na takiej zasadzie, bo ja oczywiście też nie wiedziałam w ogóle, co chcę robić w życiu i kim chcę być. I też mnie frustrowało to, że nie mam takiej ścieżki. Problem chyba, który każdy miał. Tak, totalnie. I oczywiście miałam wrażenie, że jak teraz wybiorę źle, to już życie się skończy i tak dalej. Wydaje mi się, że patrzyłam na takie małe kroczki, które się pojawiały w moim życiu. Takie małe, może szczególiki. Próbowałam znaleźć takie wspólne punkciki w moim życiu, które by stworzyły jedną całość. Patrzyłam, w którym kierunku Pan Bóg mnie prowadził na przykład. Obserwowałaś siebie. Tak, że tak obserwowałam, W pewnym momencie pojawiła się taka opcja, że tutaj się otworzyły takie drzwi. Ja pamiętam, że miałam taką historię w liceum,
bo byłam redaktorką naczelną gazetki szkolnej. Pani redaktor, pani reżyser? Tak, ja jestem z Radomia. Pozdrawiam 4. liceum ogólnokształcące. I byłyśmy razem we dwie z Pauliną, redaktorkami naczelnymi. I uważam, że nasza gazeta była na bardzo wysokim poziomie. Do tego stopnia, że jak był taki konkurs gazet szkolnych w całej Polsce, z całej Polski, to nasza zajęła 6. miejsce. I w ramach nagrody 10 redaktorów naczelnych przyjeżdżało na warsztaty do Warszawy. Dostałyśmy informację, że tylko jedna osoba po prostu może jechać, że albo ja, albo Paulina. Ja sobie pomyślałam, że Paulina od zawsze marzyła, żeby być redaktorką, żeby być dziennikarką, że to jest jej największe marzenie. I powiedziałam, Paulina, jedź na te warsztaty, bo ja wiem, że to jest spełnienie twoich marzeń. I w momencie, kiedy podjęłyśmy taką decyzję, dostałyśmy też informację zwrotną od organizatorów warsztatów, że możemy wziąć udział we dwie w tych warsztatach. Dla mnie to było takie, jejku, miało mnie tam nie być. I właśnie na tych warsztatach dowiedziałam się bardzo wielu ciekawych informacji, ale też bardzo wielu rzeczy o sobie, które były dla mnie szczególne w wybieraniu tego, co chcę robić później. I na przykład dla mnie to był taki jeden znak, że okej, Pan Bóg zrobił wszystko, żebym się tam znalazła, bo chciał mi coś pokazać też, nie? Ale ja bym bardzo też zachęcała każdego do tego, żeby po prostu podejmować decyzje i sprawdzać, jak nam jest w tych decyzjach, też nie? Jestem bo ja tym. Na przykład w życiu bym nie pomyślała, że mogę zawodowo na przykład pracować jako reżyserka, ponieważ zawsze wydawało mi się, że nie mam w ogóle do tego żadnych predyspozycji, że się w ogóle tego nie nadaje, że jest tyle osób w ogóle kreatywnych, lepszych ode mnie i w momencie, kiedy miałam taką sytuację, że mogłam wyreżyserować swój pierwszy spot reklamowy i zobaczyłam, jaką mi to pasję i frajdę sprawia, to pomyślałam, ja chcę już robić tylko to w życiu, nie? Wiesz, i gdybym po prostu nie spróbowała, to bym nie wiedziała. I myślę, że po prostu czasami musimy spróbować różnych rzeczy, żeby wiedzieć, że nasze serce jest w czymś, nie? Ale myślę też, że nie ma nic złego w tym, że na przykład wchodząc w jakieś nasze powołanie, odczuwamy strach, albo odczuwamy niepewność, bo przecież w Biblii było dokładnie tak samo, że Bóg powoływał wiele osób, chociażby takiego Jonasza, a on uciekał, on się bał, on nie chciał, wiecie, tam się miliony rzeczy działy, pewnie znacie tą historię, jak mógł. No i to chodzi o to, że czasami właśnie wtedy, jak podejmiemy decyzję, nawet jeżeli nie znamy, nie wiemy, co tam jest za rogiem, no to... Ale ta decyzja jest podjęta. Jesteśmy już bliżej do znalezienia odpowiedzi. No co jeśli właśnie nie czujemy, że to jest takie miejsce nasze docelowe i po prostu musimy być w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo nie wiem, chociażby w kwestii zawodowej, nie wiem, jesteśmy i musimy tu być, musimy się utrzymywać. Tak, mamy taką sytuację, że powiedzmy nie możemy tego zmienić w tym momencie. Wiesz co, przyszedł mi teraz na myśl taki jeden fragment. Może to nie jest dokładnie taka sytuacja, ale mnie to zawsze dotyka, wiesz, bo w Dziejach Apostolskich jest ten fragment, kiedy apostołowie doszli do wniosku, że trzeba wybrać 7 diakonów, którzy będą obsługiwać stoły, ponieważ w ogóle tej pracy było tak dużo i tej posługi, głoszenia i tak dalej, i tak dalej. To byli ludzie, którzy byli pełni ducha i mądrości, ale i oni byli, wiesz, oni byli super przebrani i wybrani, żeby to były odpowiednie osoby. Ale ja zawsze miałam coś takiego, jejku, to tam ci sobie poszli modlić się i głosić i czynili znaki, totalnie czynili znaki cuda z mocą, a kogoś odesłali do stołu. Stoły. Ja zamyślałam, no nie, no po prostu jakąś sobie taką niesprawiedliwość czuję i widzę, a potem uświadomiłam sobie, że ej, serio, do takiego zadania jak obsługiwanie stołów, pewnie to miało jakiś szerszy kontekst kulturalny, którego w tym momencie nie znam, ale wybrali osoby, które były pełne ducha i mądrości, że to były osoby, które naprawdę były mocne, miały mocną i głęboką relację z Bogiem. A po drugie, zdałam sobie sprawę, ten Szczepan i Filip to był ten sam Szczepan, który był pierwszym męczennikiem, a który oznaczał się niesamowitą wiarą, niesamowitym chodzeniem w Duchu Świętym, który naprawdę działał z niesamowitą mocą, czynił cuda i znaki. I tak samo Filip, który po prostu, wiesz, no, ewangelizował i głosił Pana Boga, jak tralala. I po prostu towarzyszyła temu mocnie, w sensie, że wiesz, że po prostu też działo się cuda. I mi to niesamowicie pokazuje, że w tym miejscu, w którym jesteśmy i wiernie wykonujemy swoją służbę,
serio, no Pan Bóg się może nami posługiwać. To nie oznacza, że Bóg nie może nas wykorzystać w tym miejscu, w którym jesteśmy i tam jakby... tam nas wykorzystać, tam wykorzystać te dać powołania. Dać nam zadania, tak. Tam dać nam zadania, żebyśmy je wypełnili. Tak. I nauczyli się na pewno jakichś takich dobrych rzeczy, że On może nas napełnić jakąś mądrością w tym etapie. On może zobaczyć nasze takie serce, takie oddane serce na tych małych rzeczy, małych w cudzysłowie. Mhm. I potem zobaczyć naszą wierność, zachwycić się, że byliśmy wierni, tak, w tym, co nam dał, w tym miejscu, w którym jesteśmy, w tym etapie, w którym jesteśmy i On zobaczy, że dobrze, sługo, dobry i wierny, nie? Tak, okazałeś się wierny, tak, nad małymi rzeczami, nad wielkimi Cię postawię. Amen. Ale ja myślę, że to też nawet my tak mamy, że pomimo, nie wiem, bardzo się czujemy, że jesteśmy w miejscu naszego powołania teraz, teraz, to czasami mamy takie sezony i takie pory i momenty w życiu, że no potrafimy też być zmęczone, zdenerwowane, wkurzone. Miejsce powołania nie zawsze jest takim miejscem, gdzie jesteśmy szczęśliwi. Ja bywam często sfrustrowana w tym miejscu, w którym jestem. I to nie oznacza, że to jest łatwiejsze, bo miejsce powołania jest miejscem, gdzie musisz wykonać jakiś wysiłek i gdzie jest ciężko. Więc tak, mój fragment, nie wiem, czy powiem ulubiony, ale taki, który mam tutaj wyserduszkowany. Wyserduszkowany to na pewno musi być ulubiony. Jeszcze z wykrzyknikiem. Z Jana 15 rozdziału, 16 werset. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co prosicie w moim imieniu. A ja bardzo lubię fragment z Ewangelii Jana. Niesamowicie mnie porusza za każdym razem. Powołanie apostołów, ale to powołanie apostołów jest niesamowite i niecodzienne, bo pokazuje, jak Bóg posługuje się innymi ludźmi, żeby powołać innych ludzi. Bo to jest fragment, w którym wszystko zaczyna się od Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel, kiedy zobaczył Jezusa, powiedział: oto Baranek Boży. W momencie, gdy Jan Chrzciciel powiedział: oto Baranek Boży, dwaj uczniowie usłyszeli te słowa i poszli za Jezusem. Czyli zaczęło się od Jana Chrzciciela, tych dwóch uczniów poszło za Jezusem i potem Jezus ma z nimi osobistą relację. I potem Jezus się zwraca do nich bezpośrednio i powołuje ich. Oni się pytają Go, gdzie mieszkasz, a Jezus do nich mówi: chodźcie. Zobaczycie, nie? Jak poszli oni za Nim. I potem oni udali się do Andrzeja, powiedzieli mu o Jezusie. Andrzej udał się do Szymona Piotra i powiedzieli mu, że odkryli Mesjasza. Poszli razem do Jezusa, no i Jezus znowu mówi do Piotra: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas, nie? I potem kolejna sytuacja, poszli dalej, spotkali Filipa, Filip został powołany, no i Filip odszukał Natanaela. Powiedział mu o Jezusie, poszli do Jezusa, no i Jezus mówi do Natanaela: oto szczerze Izraelita, a w nim nie ma podstępu. I wiesz, i dalej historia domino. Domino. Ale domino, to jest właśnie takie, to jest piękne, to jest takie nie niesamowite. Zwróciłam na to w ogóle uwagi. I mi to pokazuje, jak ważni my jesteśmy też w przyprowadzaniu ludzi do Jezusa. Czasami tak bardzo skupiamy się na takich kwestiach, dobrze, tu już jestem, nie wiem, chodzę z bokiem i gdzie jest moje takie powołanie w tej wierze, gdzie, a tak naprawdę, no pójdź za mną, wystarczy tylko pójdź za mną. Jeżeli pójdziesz za Jezusem, to już znajdujesz się w miejscu powołania i On będzie wykorzystywał Cię na różne sposoby, nie? Mamy swoje różne charyzmaty i w różne miejsca nas Bóg pcha, ale po prostu pójście za Nim, to już jest znalezienie się w tym takim głównym miejscu powołania. No dobrze, ja myślę, że coś takiego nawet zrobił nawet teraz, to był dla nas taki też krok pójścia za zaproszeniem i powołaniem. Tak, to prawda. Pana Boga. To było totalnie Jego projekt. Ale to nie zmienia faktu, że trzeba było wykonać jakąś pracę. Tak, co? I po prostu powiedzieć. Świadomie. Powiedzieć tak. To. Tak. Dziękujemy, kochani. Dziękujemy. Modlimy się o to, żeby Bóg Wam pokazywał Wasze powołanie. Tak, i o taką Pomódlcie odwagę. Się o to. I o taką odwagę też. Tak, do stawiania powołania. Odważnych kroków. I mówienia, tak, czego i Wam, i sobie życzymy. Pa, tak pa. Jest, pa, pa.